No elo mordeczki, witam was, jak to już mam w zwyczaju, po dłuższej przerwie. Tym razem chciałbym rozpocząć cykl filmów dotyczących motocykla, który stoi tuż za mną, a jest to Yamaha Super Tenere 750. Intro. W ostatnich latach w Polsce motocykle klasy Adventure robią niezłą furorę, więc postanowiłem, że sprawdzę, czym to się je i czy i mi taki przygodowy styl przypadnie do gustu. Stąd też właśnie pomysł na zakup tego motocykla. Pewnie wielu z was zastanawia się, dlaczego właśnie taki model, a nie inny. Szybciutko objaśniam. Najbardziej z całej stawki adventurów podoba mi się nowa Yamaha Tenere 700, aczkolwiek chciałem motocykl tańszy, tak do 10 tysięcy sobie to zaplanowałem, żeby przy każdej kolejnej glebie nie przeżywać mikrozawału związanego z kosztem ewentualnych napraw. Jeśli schodzimy do takiego pułapu cenowego, to okazuje się, że wybór nie jest wcale tak duży, jakby się mogło wydawać. Dwa pierwsze miejsca zdecydowanie moim zdaniem należą do Super Tenery i klasycznej, kultowej już Afriki Twin. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego w takim razie nie wybrałem Afriki Twin. Po pierwsze, cena. Za takie same roczniki trzeba położyć praktycznie dwa razy więcej, żeby mieć taki sam stan motocykla. Po drugie, Afrika jest kapkę cięższa i kapkę słabsza, a dla mnie ma to znaczenie. Po trzecie, Yamaha urzekła mnie swoim podejściem do projektowania tego właśnie modelu. Mianowicie założyli, że motocykl cywilny powinien jak najmniej odbiegać od jego wersji dakarowej i Yamaha totalnie mnie tym kupiła, a zaraz po tym to ja kupiłem Yamahę. Wybór modelu konsultowałem z kilkoma osobami, które o wiele lepiej niż ja siedzą w tej branży. W tym z Endurakiem, Endurak666 na Instagramie czy YouTubie, zapewne znacie gościa, może mały przerywnik. I okazuje się, że Super Tenerom da się poszaleć tak na długich trasach, jak i w terenie. Interesują mnie jak najbardziej obydwa te klimaty. Chciałbym troszkę podróżować i wrzucać wam trochę relacji z tych podróży, ale nie chcę też rezygnować z terenu, dlatego padło właśnie na Super Tenere i dlatego właśnie parę rzeczy będę w tym motocyklu zmieniał. Kilka muszę, kilka chcę i stąd pomysł na kolejną serię filmów. Kiedyś klasa Adventure nazywało się po prostu turystycznym enduro i tą turystykę tutaj dosyć mocno czuć. Czuć ją w pozycji, jest bardzo wygodna, ale niestety turystykę czuć również w zawieszeniu, w hamulcach i one są dość słabe, mało terenowe, bardziej na długie trasy. Motocykl zakupiłem totalnie goły, bez żadnych dodatków, akcesoriów. Jest to rocznik 93. I będę sobie co nieco przy nim dłubał, modyfikował, zmieniał, dokładał. Będzie dobrze. Na ten moment w motocyklu zamontowałem gmole, bo uznałem, że to będzie najlepszy wybór na pierwszy ogień, jeśli chodzi o jakieś dodatki. Więc na razie na gmole nie zwracajcie uwagi, o tym pogadamy sobie w następnym odcinku, a teraz czas na kilka przebitek i zobaczcie sobie, jak ten motocykl w ogóle wygląda. Jeśli chcecie więcej filmów na temat mojej Super Tenery, a także przygód, które będą się z nią wiązały już za chwilę, chcecie zobaczyć, jak ten motocykl przerabiam, co w nim zmieniam, w jaki sposób i dlaczego właśnie w taki, a nie inny, a także jak nim jeżdżę i w terenie, i w trasach,
Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, a na pewno kolejne odcinki będą się pojawiały. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Boom!